A ty, Łukasz, jak dziewczynki tam rywalizują o twoje względy, jak się wtedy czujesz? No ciężko, bo ciężko wybrać, która, nie wiem, ważniejsza, której więcej tej czasu poświęcić, choć staram się to jakoś wytłumaczyć sobie i Blance przede wszystkim, że nie tędy droga. Czyli wam obojgu tak naprawdę jest trudno też podzielić ten czas pomiędzy dwie dziewczynki i też wydaje mi się, że nie bardzo wiecie, jak to zrobić. No nie. Poczekaj, zaraz jesteś. Blanka, zrobiłaś lekcję. Proszę pokazać. To są takie typowe sytuacje, nie, Łukasz? Standardowo. Czyli powiedz. Standardowo, że jedna zazdrosna o drugą i wystarczy, że jedna się zbliży do mnie, to zaraz druga przybiega. Nie, one bliższą, obydwie. To jest generalnie tak, że posiadanie rodzeństwa to są oczywiście cała masa radości i fajnych rzeczy, które z tego wynikają, ale też wiąże się z różnymi trudnościami dla dziecka, zarówno tego starszego, jak i tego młodszego. Dla starszego dziecka to się wiąże zawsze z jakąś stratą, a dla młodszego dziecka to też jest problem, ponieważ posiadanie starszego rodzeństwa to też jest wyzwanie i to jest naturalne. Nie należy udawać, że problem nie istnieje, tylko warto się tym zająć i przede wszystkim dać zarówno jednemu, jak i drugiemu dziecku taką możliwość, aby to wypowiedziało. Czyli jeżeli myślę o starszej Blance, to myślę o tym, że ona by chciała mieć taką możliwość, żeby czasem wyrazić to, że na przykład posiadanie młodszego rodzeństwa jej się nie podoba, a teraz tak naprawdę cały jej świat się zmienił, a młodsze dziecko też musi w jakiś sposób walczyć już o tą uwagę, więc co należy zrobić? Należy im tą uwagę dać. Jednak to powinna być uwaga, którą dajecie w 100% każdemu dziecku osobno. Dlaczego? Dlatego, że dziewczyny, jedna ma 3 lata, a druga ma prawie 9. W związku z czym one są na zupełnie innych etapach rozwojowych i mają zupełnie inne potrzeby takiego spędzania czasu i robienia z nimi i dostawania uwagi od rodziców.